wszyscy najbardziej kochają, czyli to, co dzieje się w piłce nożnej. Dobrosław Kowalski i dzisiaj Daniel Górnicki naszym gościem. Dzień dobry, witam. Ja też mam przyjemność powitać tutaj w sobie u mnie. Tak, to jest takie bardzo kameralne studio, pewnie jeszcze ta narracja się nam tutaj będzie zmieniać. Akacja ma 17, jest taki adres 17 Woronicza, ona akurat ślicznie kojarzy teraz, to nie będziemy go reklamować. Dlatego dzisiaj nie na Włona, też popatrzcie jaka zbieżność alfabetu, nie? Tu skrajnie, tu skrajnie. A jest serial jakiś taki, Akacjowa 38 chyba. No wiesz, dobrze, że nie alternatywy czytania. Ale ten serial był dobry akurat. Ja ten akurat też mi się podobał. No lepszy od tego dylematu coś tam, nie? Tak. Tej kontynuacji później. Słuchajcie, no w każdym razie będziemy na pewno rozmawiać o piłce nożnej. Tylko jak to będzie wyglądało? No będzie wyglądało przeważnie tak jak teraz. Na wesoło, na luzie, ale też i na poważnie. Zawsze będziemy chcieli rozmawiać z jakimś gościem. Czy to tutaj u nas z nami przed kamerą, czy też w formie połączeń telefonicznych. W tych późniejszych odcinkach na pewno poprosimy Was o uczestnictwo za pomocą czatu, który będzie uruchomiony przy transmisji. Będziemy chcieli się dzielić z Wami opiniami, będziemy chcieli z Wami rozmawiać. Dzisiaj na pewno trzy bloki tematyczne. Tutaj ze Sławkiem się przygotowywaliśmy tak w miarę pieczołowicie. Zobaczymy jak wyjdzie. A Daniel jest. A że jesteśmy właśnie w jednym zdroju, to pierwszym gościem musiał być przedstawiciel Zdrój. No i też nieprzypadkowy ten gość, bo gość, dzięki któremu Zdrój pojechał na obóz do Chorwacji. Coś nietypowego. O którym było bardzo głośno, ale w całej Polsce. No tak. Portale czy w sąsiadowych pisali właśnie, że klub z obcęgówki pojechał. To nie jest to niespotykana sprawa. Na pewno, na tym poziomie rozgrywek oczywiście. No to jest Liga Okręgowa. Jak się udało to załatwić? Znaczy wiadomo, że Twoje biuro turystyczne się specjalizuje w wyjazdach na Bałkany. Także to jeżeli chodzi o całe tam logistyczne przedsięwzięcie typu noclegi, wyżywienie plus transport, no to wszystko było po mojej stronie, ponieważ no, taką działalność prowadzę. Mam biuro podróży, gdzie właśnie specjalizujemy się w Bałkanach, a w Chorwacji jesteśmy już od 20 praktycznie 1 lat, także w tym miejscu, gdzie pojechaliśmy, więc cała ta otoczka niepiłkarska była po mojej stronie, a to akurat, no mówię, tym się zajmuję, także to było najprostsze. Jeżeli chodzi o sparingi, to taki był pomysł i tak rozmawialiśmy ze sztabem trenerskim i tutaj z zarządem, że dobrze by było zagrać dwa mecze i to najlepiej by było właśnie gdzieś tam po drodze w Czechach, jak jechaliśmy do Chorwacji. Tu akurat też dużą rolę odegrał kierownik drużyny, Łukasz Stachowski. Chyba też Kamil Jaśnicki, który nawiązał kontakty z Karbą Fabową, byłą zawodniczką PWSZ. Tak, tak, aczkolwiek też tą akurat drużynę, już takie już dogranie szczegółów, to też pomógł nam. Kiedyś grał w Wiedlinie, Zdroju, Wenapol, teraz gra w Kudowie. Kiedyś tam grał, więc właśnie przez kierownika Łukasza Stachowskiego. Tam też były nawiązane jakieś tam maile i dogrywanie już takich szczegółów, stricte wiadomo, bariera językowa, więc tutaj z Czechami się porozumieliśmy. No i też tutaj przez Facebooka i te właśnie kierownik drużyny znalazł drużynę Rudara Siverich. No troszkę tam tego języka znam, z racji tego, że właśnie tam się jeździ, więc już tam powiedzmy dogrywaliśmy szczegóły przez WhatsApp, przez telefony i tak dalej, więc tak to wyglądało. Pomysł już się praktycznie zrodził jeszcze przed COVID-em, tak? że jak tylko tutaj przyszedłem do klubu, w 2019 chyba dobrosławnie, tak. Tutaj zaczęliśmy tam wspólnie też pomagasz i działamy. Także w 2019, jak przyszedłem do klubu, tak mówiłem, że dobrze by było właśnie coś niespotykanego, no bo jednak na okręgówkę to nie jest to norma. Że ktoś wyjeżdża na jakieś zagraniczne zgrupowanie. Czy w czasach A-klasy nawet były takie pomysły? Tak. No ale to wszystko, tak jak mówię, 2 lata COVID-u. 20 rok to w ogóle w marcu właśnie ten COVID. A 21 też były tam różne zawirowania, szczepienia, nieszczepienia, testy, co tam trzeba było mieć, więc to sobie odłożyliśmy już na później. No później właśnie była ta A-klasa. No i tak jak już wspomniałem, mówiliśmy sobie z zarządem, że jeżeli awansujemy do okręgówki z powrotem, po tym roku czasu pobytu na A-klasowych boiskach, no to jedziemy do Chorwacji. No i tak troszkę, tak jak mówię, tam zawodnicy też tam zapłacili jakąś tam część tą chorwacką. Było to symboliczne, tak jak mówię, taki wyjazd. Tak, ale no jednak też trzeba powiedzieć, że troszkę tam sobie właśnie też, no też sobie troszeczkę tam dopłacili.
właśnie te bluzy, w których teraz jestem, były właśnie kupione te bluzy specjalnie na wyjazd, żebyśmy, wiadomo, prezentowali się jak najlepiej poza granicami kraju. I tak jak mówię, wspólnymi siłami jakoś tam ja plus oni plus cały klub takie przedsięwzięcie się udało zorganizować. Myślę, że było bardzo udanie. Wyniki żałuję, zeszłego... że nie pojechałem, miałem jechać. Miałeś jechać i dwa dni przed wyjazdem strefiłeś, ale no co zrobisz? No co ja nie żałuję, bo Sławek uczestniczył wtedy w dużo, też bardzo ważnym wydarzeniu. Aha, no tak, środowiskowa liga. Tak ostatnia kolejka, nie? No, także powiem wam, że no mówię, no mecz z Czechami ciężki, fizyczna gra. Nie, wynik wskazuje, tam było 3-1 chyba. Wynik nie wskazuje, no, żebyśmy jakoś byli zdecydowanymi faworytami, ale no, udało się być bardziej skutecznym i wygrać. Później trenowaliśmy w bardzo ciekawym miejscu. Nie wiem, czy byłeś do Wrocław w Togirze. Tam jest taka twierdza Camerlengo i obok tej twierdzy z XIV wieku, zbudowanej przez Wenecjan, jest normalnie boisko na sztuczną murawę. Ale to w puli, w amfiteatrze też jest fajne. Tak, tak. No ale coś normalnie, na Koloseum tak, jest. Pan, że no mówię, no może tutaj te zabytki, nagle boisko, no robi to wrażenie, więc jeden trening mieliśmy w czwartek tam. W piątek dwa treningi były już w podmiejscowości takiej Kasztelii. Kasztel Stali dokładnie. Później pojechaliśmy na wycieczkę do Splitu, taką integracyjną, żeby też zobaczyć, no bo jednak drugie co do wielkości miasto w Chorwacji, zbudowane na planie Pałacu Dioklecjana, więc było warto co zobaczyć, co pozwiedzać, także wieczorne zwiedzanie, oczywiście byliśmy pod stadionem Hajduka, no niestety na stadion się wejść nie udało, a te względy finansowe, bo tam chyba 30 euro wstęp i tak dalej, a poza tym też czasu brakło, bo niestety no z racji tego, że zawodnicy też pracują, nie to nie są profesjonalna piłka, więc nie żyją tylko z piłki, tylko też z pracy, więc mogli się wyrwać na te parę dni tylko i w niedzielę trzeba było już wracać, więc w sobotę rano jeszcze trening w Kasztelach i później pojechaliśmy do Siwelicza, to jest taka miejscowość już w górach, oddalona jakieś 70 km od tego miejsca, gdzie byliśmy, czyli tego Togiru. Powiem wam, Chorwaci ugościli nas tak, jakby tu przyjechał nie wiadomo jaki zespół z Polski. Poziom rozgrywkowy mniej więcej podobny, tak żeby tak jeden do jednego wiadomo przenieść się nie da, ale... czwarty poziom, tak? Tak, czwarty poziom rozgrywkowy chorwacki, tam to oni mają te wojewódzkie ligi takie porobione. No stadion wiadomo w górach, widać drużyna nie za bogata. Stadion Murawa też, no tak jak mówią, że ciężko tam cokolwiek, mało opadów, wysuszone boisko, ale dało się zagrać. Natomiast po meczu w takim jak gdyby no barze, można powiedzieć, który był przy stadionie, przy tych szatniach, no ugościli nas lokalnymi produktami, serami, wędlinami. Był pieczony prosiak, czyli taka specjalność. Tak, dokładnie. Także były też różne inne napoje. My też przywieźliśmy różne prezenty, także wymieniliśmy się szalikami. Na koniec były śpiewy o zdroju, o Siwelicu. Oni śpiewali, my śpiewaliśmy. No i trzeba było w niedzielę rano wracać. No i jak na warunki chorwackie powrót był tragiczny, ponieważ śmiesz, tak, w Chorwacji jeszcze nad morzem padał deszcz, natomiast wyjechaliśmy na autostradę. Były podmuchy wiatru około 150 km na godzinę, więc wygonili nas z tej autostrady, ponieważ tam jest taki duży tunel, Sveti Rok się nazywa i on tam ma ponad 5600 metrów, ale wjadą właśnie takie różne wiadukty, wspina się dosyć wysoko na ten tunel, to są góry Velebit i no, tam było bardzo niebezpiecznie, jeżeli byśmy tam mogli jechać, więc ten autostradę zamknęli, puścili nas drogą górską, ale objazdem. Okazało się, że tir, który wjeżdżał tam przed nami, wywrócił się właśnie z powodu tego wiatru i tej złej pogody. No i musieliśmy jak gdyby robić drugie koło i wjeżdżać do autostrady jak gdyby z drugiej strony autostrady. I tam zaczęło się takie opady śniegu. Także powiedzmy rzutem na taśmy udało się wyjechać na autostradę, ponieważ później znajomy z Chorwacji zadzwonił do mnie, że dostał komunikat z telewizji, że północ jest odcięta od południa. Zamknęli wszystkie te objazdy, które były, zamknęli autostradę i tam była taka historia, że w ten dzień rozgrywany był mecz Hajduka z Dynamem Zagrzeb,
wiadomo, nie przepadają się lekko, można powiedzieć, za sobą, więc kibice ze Splitu po meczu nie mieli jak wrócić do Splitu, więc gdzieś tam były organizowane noclegi na salach gimnastycznych i tak dalej, także na wrogiej ziemi musieli nockę przeczekać, bo dopiero o 12 w południe, w poniedziałek tą drogę otworzyli. Także można powiedzieć, że rzutem na taśmę udało się wydostać z tej Chorwacji. No i w miarę już tam później było, także zamiast wrócić o 21, wróciliśmy chyba o 5 rano, także z przygodami, ale szczęśliwie dotarliśmy. Zadowoleni, myślę, że wszyscy, no odgłosy były bardzo dobre i od piłkarzy. Też co podkreślał Edi, że właśnie czekał na ten wyjazd, żeby też skonfrontować się zupełnie z inną ligą, innymi drużynami. No tak, wiadomo, tak, że z Paryżu na widać się gra, ale to... We to jest już międzynarodowy mecz. Tak, mówię, tu zawsze się gra z tymi samymi drużynami. Nagle się gra sparing, to zawsze gdzieś nawet jak się gra z jakąś drużyną z powiatu kłodzkiego czy no tutaj z Legnickiego, to zawsze gdzieś tam styczność miałeś, a tutaj jednak zupełnie inna charakterystyka, inna piłkarze. No i jest to na pewno duże doświadczenie. Jak myślisz na tle, tak jak widziałeś na żywo? Znaczy powiem poziom... Ci tak, jeżeli chodzi, mówię, no Czesi grali ze strony fizycznie i fajną piłkę grali, nieskutecznie trochę byli, dlatego ten mecz przegrali. Natomiast powiem Wam szczerze, z Chorwatami, jak zobaczyliśmy, jaką oni fesztę po ich nemu szykują, ciężko było ich dobijać. Aczkolwiek no te 2-2 to takie było na wyrost, bo spokojnie tam można było 3-4. 2-0 prowadziliśmy, później 2-2, ale mówię, można było jeszcze 2-3 bramki spokojnie strzelić. Ale to tak jak mówię, nie wypadało. Tak nas ładnie przywitali, że nie wypadało ich ogolić. No i właśnie, a takie historie tylko w piłkarskim środzie, nie? No, dokładnie tak jest, dokładnie tak. No dobra, słuchaj Daniel, bo tak fajnie się wraca do tych chwil wakacyjnych w cudzysłowie, wiadomo jak to bywa. Wróciliście do szarej rzeczywistości już po tym nie powrócie. Nie takie szare. No, no, całkiem kolorowe. Całkiem kolorowe, wiadomo, bo pijemy znaczy, też... Ciekawa historia była w Kudowie, nie? No właśnie do tego, pierwszej kolejce. Do tego chciałem nawiązać, że zaczynaliście sezon od meczu wyjazdowego, znaczy rundę wiosenną od meczu wyjazdowego. Dokładnie. No od wyjazdu lepiej powiedzieć. Po meczu. Pojechaliście na wycieczkę. Byliście w Chorwacji, tak potem jest. W Kudowie, tylko w Chorwacji zdążyliście zagrać. Mamy po drodze. W Kudowie niekoniecznie. Dostaliście Walkovera i duże zamieszanie się też zrobiło po tej akcji. Słuchajcie, powiem Wam tak, śmieszą mnie komentarze, szczególnie właśnie drużyny z Kudowy i całych tych kibiców czy czegokolwiek. Ostatnio gdzieś tam czytałem na Dol Football, jest takie na Facebooku, że też tam czegoś tam nie rozumieją. No sprawa dla mnie jasna i oczywista. Po prostu nie chcieli grać tego meczu. To można sobie powiedzieć to otwarcie. Oni po prostu już od razu, od poniedziałku czy wtorku, gdzieś tam coś próbowali, nawet nie było tego śniegu, bo tak naprawdę śnieg spadł w sobotę, tak? I powiem Wam szczerze, jeżeli ten mecz miał być, oni mecz był de facto w sobotę, oni go przenieśli na niedzielę, wcześniej, już dużo wcześniej, bo no, oczywiście prawo każdej takiej drużyny jest, aczkolwiek no mówię, no gdyby ten mecz był w sobotę, a opady były od rana intensywne, bo dużo, no chyba powiat Legnicki całkowicie odwołał kręgówkę, brakowało mi takiego właśnie jasnego stanowiska działaczy wałbrzyskiej okręgówki. No ogólnie Związku Wałbrzyskiego, tak? Tak jak Legnicka. Powinna wyjść 8 rano, sobota, czy tam 9, komunikat, wszystkie mecze są odwołane, koniec dyskusji. I nie byłoby żadnych problemów. I to jest moje zdanie. A oni tak zostawili, kto chce grać, to gra, kto nie chce grać, to nie gra, nie wiadomo jak się zachować. No słuchajcie, jakbyśmy tam nie pojechali, no to my byśmy dostali Walkovera. No tak czy nie? No taka jest prawda. No a słuchajcie, no to jest najdalszy wyjazd. Gdyby to było w Bystrzycy Górnej, gdzie teraz byliśmy, gdzie jest 20 km, nikt by afery nie kręcił. Nie robiłby, no bo to jest blisko. Pół godziny jesteś w domu. Ale słuchajcie, no żeby wyjechać, mecz był o godzinie chyba 15. Wyjeżdżaliśmy o godzinie przed 13, tak? No bo to trzeba być godzinę przed meczem, żeby się przebrać, rozgrzać, odprawę sztab trenerski musi zrobić i tak dalej. 80 w jedną stronę, no słuchajcie, na 160 km. Najdalszy wyjazd, tak jak mówię, w okręgówce, tak? Dlatego uważam, że mówię, jeżeli byłaby zdecydowana deklaracja działaczy,
znaczy zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Okręgu Wałbrzyskiego, że nie gramy, no to nie gramy. To ja dopowiem. Ale wszystkie mecze pozostałe się odbyły. Tak, no i powiem tak, ja byłem akurat w Wałbrzychu na meczu Wiktorii z Górnikiem Nowe Miasto. Mecz w Wałbrzychu rozgrywany gospodarzem była Wiktoria. Też nie mogli zagrać meczu na swoim boisku, też Górnik Nowe Miasto nie chciał przekładać meczu. Ale generalnie dogadali się, zagrali tutaj, na miejscu na tej sztucznej. Ale na Aqua, tak? Tak, na Aqua, na sztucznej murawie. Tyle, że widzisz, dogadali się. Bo nikt nie chciał tego meczu odkładać, nie wiadomo, gdzie się odległo. I tak się czekało długo, że ci przerwę, przepraszam, ci przerwałem, ale tak się czekało od listopada długo na początek tej ligi. Nasi piłkarze, zadaliśmy też im pytanie w czwartek, no, czy gramy, no gramy, słuchajcie, no, jesteśmy nadawani, chcemy też nie było, zamiast, wiadomo, jakie... Poza tym, słuchajcie, no nie było alternatywy, bo powiem wam szczerze tak. Pomysł jakiś przekładania na 3 maja, na majówkę, gdzie każdy chce wyjechać, każdy ma swoje rodziny, gramy tam powiedzmy 29 kwietnia z Nowym Miastem, tak, to jest sobota i później te 4 dni są wolne, tak. Więc można sobie ten weekend zagospodarować. Zagranie w zwykły dzień w środę, gdzie powtarzam, jest to daleki wyjazd, a już jeszcze raz powtarzam, że wszyscy pracują, nikt nie jest tak, że jest zakontraktowany i ma pieniądze tylko i wyłącznie z gry piłkę nożną, więc... trzeba było wziąć wolny. Jeżeli mamy grać o 17, musimy wyjechać przynajmniej 13:30, 14. No to wiadomo, trzeba jakieś zwolnienie z pracy i tak dalej. Także następny kłopot. Były tam jakieś pomysły z tego, co potem oni tam napisali, że w Nachodzie chcieli grać, to nie zgodzili się władze, no bo rozgrywki w Polsce muszą rozegrać się w Polsce. Z naszej strony prezes Jacek Żmuda no, wymyślił Świdnicę i dzwonił tam nawet, że boisko sztuczne jest wolne. Czy tam Ząbkowice, no, no była jakaś tam opcja, ale słuchajcie, w ten sam dzień Wyszyca Kłodzka u siebie rozegrała, to jest ten sam mniej więcej region, tak? Także Wyszyca Kłodzka grała, Domaszków grał, to samo, nie? Kotlina Kłodzka i tak dalej. Widzisz, a też nie były to warunki, to też nie wiadomo jakie, żeby tu śnieg pokonał. Guszyca dzień wcześniej tak, też grała swój mecz i no wiadomo, no boisko wyglądało jak wyglądało, słuchajcie, i powiem szczerze, no tak jak mówię, no jakbyśmy my mieli grać u siebie, no trudno też byśmy grali, tak? Ale no tak jak mówię, nie było grama śniegu na boisku. Jeżeli sędzia stwierdził, że boisko się nadaje, no to halo, a tak. My w ogóle przyjechaliśmy tam na godzinę 14, na stadionie była kłódka. Na bramie była kłódka, tak? Zaciągnięta. W ogóle ten sędzia gdzieś tam nakazał otworzyć obiekt. Nie były wymalowane linie, nie były, po prostu jeszcze, wiecie co jest zaskakujące i dziwne, że pojawił się post o 17:30 w sobotę na Facebooku, na ich profilu klubowym, że dzisiaj, znaczy jutro nikt nad Potokiem nie zagra. To było takie stwierdzenie po prostu w sobotę wieczorem, bez konsultacji z sędziami, że nikt na to, nikt w sobotę, znaczy w niedzielę nad Potokiem nie zagra, kibice, żeby nie przychodzili na mecz, drużyna z Jedliny, żeby nie brała sprzętu, jest bardzo dużo ciekawych miejsc w Kudowie, które można zwiedzić, a sprzętu nie macie co brać, bo nikt nad Potokiem nie zagra. No dziwne takie stwierdzenie, taka samowolka i tak dalej. A teraz niestety odbija się to na nas, że my jakoś mieliśmy niechęć, jak chcieliśmy na trudnym terenie przy zielonym stoliku rozegrać, zagrać właśnie 3 punkty. My pojechaliśmy, my się przebraliśmy, oni się na nie przebrali, wyszli w jeansach, w jakichś tam bluzach i tak dalej, boisko mu niepomalowane i nieprawda, że tam przeczytałem właśnie jakiś komunikat zarządu, że oni byli w 20 minut gotowi do gry, bo gdy sędzia zapytał, i to nawet w protokole jest napisane meczowym, sędzia zapytał się, ile potrzebujecie do przygotowania boisko, powiedzieli, że 3 godziny. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz też, czy takie były informacje z ich strony przekazywane, że oni robili wszystko zgodnie z procedurą, by to spotkanie przełożyć. Na pytanie prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej odpowiedział wprost. Nie było zgłoszenia w ekstranecie, które jest jedynym oficjalnym źródłem na przełożenie meczu. A to oznacza, że wysyłanie jakichś notatek, w cudzysłowie, nie wiem, SMS-ów, pisaniu na Facebooku, nie jest żadną mocą, nie ma to żadnej mocy prawnej i w tej sytuacji oni musieli to boisko przygotować. Fakt, na was tutaj próbują zrzucić winę, ale powiem tak, środowisko piłkarskie jako tako stoi po waszej stronie. Co, no, tyle tylko, że tam na miejscu mają pretensje, nie? Ale dlaczego? To wiadomo, no słuchajcie. Mają pretensje, bo przegrali Walkowerem. Za Walkowera też trzeba będzie pewnie jakieś pieniążki zapłacić. Odwoływanie było przecież się od tej decyzji. Tak, odwoływanie, a teraz jeszcze no mówię, no my zgodnie z procedurami, no słuchajcie, no kosz do tokaru,
też nie jest mały. No, paliwo drogie, tak, wiadomo jest co i jak. No jeszcze wystąpiliśmy o odszkodowanie za zwrot za podjazd. Ja wam powiem, dlatego wam powiem tak, no, jeżeli byśmy tam nie pojechali, sytuacja byłaby odwrotna. Byłoby 3-0 dla Kudowy i tyle, i tyle w temacie. Ale w kuluarach, i nikt by nie miał problemów, tak? Zgadza się, ale w kuluarach, nieoficjalnie, bo teraz ten pan pewnie się do tego nie przyzna, podczas rozmowy powiedział, że oni właśnie na to liczyli. Żeby nie przyjedzieć, że nas odstraszą. Tym postem o 17.30 wtedy sobotę, oni na boisku się zjawią, sędziowie odgwizdają brak waszej drużyny. Tylko teraz, no mówię uczciwie, gdybyśmy tego pana tu postawili przed kamerą, powiedziałbym, no tak, że no tego w każdy, życiu nie... Myślę, że każdy z tych, bo nie będę też przytaczał wypowiedzi jednego tam właśnie z pracowników, to właśnie tak było, że nawet nikt nie wiedział, że znaczy... Część ludzi nie wiedziała, czy ten mecz będzie odwołany, czy nieodwołany. No, oni sobie postanowili. Później wzywali, ci zawodnicy się zjeżdżali, bo przecież widzieliśmy, to byliśmy godzinę przed meczem, zjeżdżali się z własnymi autami, tam zewsząd. Także oni po prostu liczyli, że my nie przyjedziemy i będzie gitara, nie? I będą mieli 3 punkty, bo nas odstraszą tym postem. No i tyle. Słuchajcie, jakbyśmy przyjechali tam, sędzia wszedłby na boisko, byłby ten śnieg zalegający. Faktycznie nie dałoby rady, gdyby on to stwierdził, no to decyzja sędziego jest. No nie ma sędziego, opcji. Nie. No okej, okay, no. To co innego. Niech okręg wyznacza inny termin, przyjeżdżamy na inny termin, tak? I już. Mówię ci, widzisz, była taka sytuacja w A-klasie, w wałbrzyskiej serii, tak zwanej naszej ukochanej, jak to mówię zawsze, w rundzie, jesiennej, jeden z ostatnich meczów tej rundy. Mecz w Gorcach miał być rozegrany, drużyna Szczytu czekała na swojego rywala, który przyjechał na to boisko. Mecz po meczu był rozgrywany, więc boisko nie wyglądało najlepiej, ale generalnie sędziowie nie podjęli decyzji, czy gramy, czy nie. Wszyscy mieli być przygotowani do grania. Aha. Czy drużyna przeciwna przyjechała, weszli na boisko, zobaczyli, że jest grząsko i pojechali. Myśleli, że to sprawę załatwi. Też dostali walkowe, czyli przegrali mecz po prostu, bo nie podjęli rękawicy. Więc nie było moim zdaniem innej prawnej możliwości jak zakończenie tego sporu 3 punktami walkowerem i moim zdaniem tą karą za próbę, że tak powiem, oszukania wszystkich w postaci zwrotu kosztów naszej podróży. Pamiętacie słynny mecz Wisła-Lazio odwołany? Tak. Też no. Z powodu no. Złego tak. Stanu boiska. Tak. No, to oczywiście było nie stwierdzone przez sędziego. No ale to mówię, no są delegacji. To wiesz, że to jest inny no, poziom, wiadomo, tak i tak dalej. Nie? Tak. Ale no, mówię, no, ale to sędzia decyduje to w takich no. Kwestiach. No powiedział, że można grać, to gra. Sprawa jest jasna, zamknięta, tak, no będą się odwoływać, będą czuli pewnie, że są oszukani i niesprawiedliwie ukarani. Ja mam inny osąd, no mówię, no najwyraźniej nie chcieli za bardzo chyba wyjść na to spotkanie. No ale kolejne mecze potoczyły się. Tak, później było stronie u nas, także właśnie wygrana, tej bezpośredniej wygrana. Konfrontacji z Nowym Miastem, a też ciekawe, że 2 Benjaminków. Okręgówki zdominowało w rundzie jesiennej. No, zobaczcie, no, cały czas siedzieliśmy na poziomie A-klasy, tak? No, docelowo na koniec oni okazali się ten punkt, czy tam 2 lepsi. Czyli teraz jest odwrotna sytuacja. Teraz prowadzi się, jesteśmy 2 punkty lepsi, ale chodzi o to, że trzecie Kłodzko ma 10 punktów straty do nas, do nich 8. No to pokazuje, że no jako... Beniaminkowie, no dajemy radę, tak, na ten którego 29 kwietnia o 16 będzie wydarzenie. Będzie duże wydarzenie. Pogadamy, porozmawiamy, przepraszam o tym jeszcze przy okazji kolejnego spotkania, bo to chcemy tę atmosferę budować tak trochę krok po kroku. Teraz... Ale dobijamy już ten prawa do transmisji? Znaczy mecz w Wałbrzychu, jeśli chodzi o ten pojedynek Górnik Nowe Miasto Zdrój, na pewno się pojawi na antenie. Tutaj jeszcze są podchody, by jeden z udziałowców klubu, że tak powiem, sfinansował transmisję meczu z Nysą Kłodzką, bo wiem, że takie zapytania gdzieś tam krążą, nie wiem jak się do tego Sławek zapatruje, no ale jak poszło publicznie, to może się pozytywnie zapatrzy. Pod ścianą go postawić, czyli będziemy transmitować też Kłodzko. Ale a propos tego meczu, wiesz, tak pomijając już te kwestie, bo to załatwimy poza kadrem, zastanawia mnie wasze podejście. Mecz tydzień wcześniej, no 2 tygodnie wcześniej w tej sytuacji już będzie, z Iskrą Jaszkowa Dolna. Też drużyna czwarta w tabeli. Podobna liczba straty punktów. Spodziewaliśmy się troszkę większego oporu, tak może powiem. Tak, no, ale mecz potoczył się no, po myśli naszej, no bo 4-0 w 10 minut pierwsze to załatwiło sprawę, tak? I pewnie odebrało przeciwnikom ochotę do gry.
No nic dziwnego, no skończyło się tam 9-1 chyba, tak? Tak jest. Także no takim dosyć wysokim wynikiem. Wyłonił się nowa legenda zbroju. Tak, Bartosz Amrowski. To jest, tak, najlepszy strzelec tak. W historii. Tak, tak, no i powiem wam szczerze, że to co zrobił w sobotę, uważam, że właśnie na takie mecze, po takie mecze tutaj Bartek przychodził, tak? No bo strzelając hat-trick jak jest 9-1, to nie jest to wyczyn, moim zdaniem. Moim zdaniem właśnie wyczyn jest pokazać klasę napastnika na tak ciężkim terenie, jakim jest Bystrzyca. Bo bardzo rzadko tam się udawało korzystny rezultat osiągnąć. Nie wiem, czy tam jakiś remis 1-1, tak, to reszta to zawsze były jakieś porażki. Więc nie było to łatwe zawsze w historii. A powiem szczerze, to co zrobił w sobotę Bartek, no to naprawdę najwyższy poziom. Myślę, że czwarta, może i wyżej, ponieważ pierwsza bramka, przyjęcie, strzelenie z powietrza prosto w okienko, później zabranie piłki, przejęcie piłki na środku boiska i pognanie z nią, okiwanie dwóch zawodników, między innymi pana Lato, który grał tam na stoperze i tak dalej, i 2-0. Myślę, że odebrała mu ochotę do dalszej gry, co potem za jakiś tam chwilę, moment dostał czerwoną kartkę po dwóch żółtych, także chyba tak to było. Później trzecia bramka, no już później tak druga połowa to była taka już bardziej tu przetrzymanie, tu atakowanie. My dostaliśmy też czerwoną kartkę, Patryk dostał Silva de Nascimento, chyba taką tam, tak już pełna, no mówię Patryk w skrócie. No więc wam powiem, że no 4-0 na takim terenie, no to było ciężka sprawa. No mamy w sumie no teraz dwa mecze. Które nam to jest specyfika górą. Tej lig niższych, że nawet w Okręgówce, że możesz nawet przegrać tak. Potem gdzieś nieoczekiwanie. Tak, no słuchajcie, no wygrać. Wiadomo, ale, no trzeba zawsze wychodzić, nie lekceważyć nikogo. To tak, nie lekceważyć nikogo. No to ten mecz z Nowym Miastem będzie na pewno może przesądzić. Jednym będzie to decydujący, tak, no bo my teraz mieliśmy właśnie Jaszkową. Teraz była Bystrzyca, czyli też czwarta drużyna. Tak, będzie to była czwarta. Później mamy teraz Kłodzko, trzecie miejsce, no i później drugie miejsce, Nowe Miasto. Później mamy troszkę odsapniemy, bo mamy Witków, czyli ten czerwona latarnia. Ale nie lekceważmy, bo oni potrafią zaskoczyć. Nie, oczywiście, tylko no, mówię tylko tak jak na papierze, jak to wygląda. Tak, nie? Widzisz, i później jest jeszcze Żarów, także my tak, mamy ten teraz, te najbliższe tygodnie samą górę, powiedzmy. Tak. A potem niby słabsze drużyny, tylko widzisz, ciśnienie zejdzie, bo teraz się spinacie na każdy mecz na najwyższym możliwym poziomie. I teraz po meczu z Nowym Miastem, bez względu na wynik, ciśnienie zejdzie, bo i będzie gdzieś z tyłu głowy, że jest zespół słabszy. No i pytanie, czy drużyna będzie o tym myśleć, czy nie, bo przypomnę na przykład mecz z tej rundy Nowego Miasta z drużyną z Przemna, prawda? Tak. Nowe Miasto miało, dyktowało warunki, miało przewagę, nie potrafiło strzelić gola, przegrało i to tak dość widocznie. 3-1 przegrali, tak. Gdzie tak naprawdę drużyna z Przemna zrobiła 4 akcje w całym meczu. Powiem wam, że byliśmy wtedy, to był 1 kwietnia, prim aprilis. I byliśmy w Jaworzynie wtedy i ktoś tam właśnie dostał informację, ja mówię, na pewno wkręcają nas, no bo to wiadomo, prym aprilis, tak? Zgadza się. Więc mówię, dopóki to się nie ukazało oficjalnie, to ja nie wierzyłem w to, bo mówię, no na pewno ktoś jaja robi, no bo wiadomo, jest dzień do robienia żartów, więc robi. Aczkolwiek, no, potem się okazało, że... Dzwoniłem do 3-4 osób, żeby ten wynik potwierdzić. Aha. Zawsze też miałeś problem z tym, żeby uwierzyć. No, ale to no, co chcesz, Przemno jakkolwiek gra ambitnie, ma dobrą drużynę, młodą drużynę, która może kiedyś coś tam jeszcze tak pokaże. Tak tu w tym meczu nikt się nie spodziewał, że będą w stanie wygrać. No mimo wszystko, no wiesz, w Obrzychu, tu trzeba na tej sztucznej murawie też trochę umieć grać, to raz, tak. Dwa, mimo wszystko ten Wałbrzych, Nowe Miasto jak w roli gospodarza przeważnie jest traktowane jako faworyt, no, pokazali z Kudową choćby ostatnio, że... No i my się boleśnie o tym przekonaliśmy jeszcze w A-klasie, tak? Jak tak. Pierwsze ten 5 minut 3-0 było, tak? Tak, tak. Jak co Polska z Czechami praktycznie, no, byliśmy tak. Podobnie, nawet oglądając ten mecz Polska-Czechy. Właśnie kierownik pisał, że to ale coś mu to przypomina, to przypomina. Mówię, czyli będzie jeszcze trzecia za chwileczkę do Czechów, ale na szczęście nie, ale mówię, no faktycznie to było coś podobnego. Coś podobnego, zresztą pamiętam, bo wtedy na to spotkanie przyjechałem z kamerą, żeby zrobić reportaż w 7 czy 8 minucie i nie, też nie mogłem uwierzyć, że już było 3-0. Tak. No, także to no, niestety, ale widzicie, no tak... Ja też mecz z Czechami oglądałem w towarzystwie szerszym
Niektórzy co wyszli akurat do toalety, czy gdzieś tam to już... papierosa, trzeci, piąty... Tak, gota z miejsca, jak mówił Danie o tym kawale. Tak, ja o tym samo pomyślałem. Wyszedł na siku, wrócił, a tu już nikogo w barze nie było. Paweł Szpur nie zdążył do domu dojechać, włączył telewizor i się zastanawiał, czy to aby nie jest jakiś błąd. Też pisaliśmy na ten temat w internecie. Ale no, zdarzają się takie mecze też. Tak jest. No, dobry przykład teraz waszego meczu, który ostatnio miałem okazję pokazywać, właśnie przeciwko Iskrze, prawda? Druga minuta, właściwie minuta pierwsza i 30 sekunda 1-0, potem 6-7 minuta kolejne gole i w zasadzie już było po meczu. Bramki też wydawałoby się no, z niczego, bo szczególnie ta pierwsza. Dośrodkowanie, piłka wisi w powietrzu, wyskakuje chłopak do główki, strzela bramkę. No ale Kądzio ma wyskok. No ma, no pokazuje. Tak, tak, to on ma tam ten wyskok chyba najlepszy w drużynie. No dobra, to tak, jeśli chodzi o lokalną piłkę, zostawmy na razie ją gdzieś z boku, bo dużo by mówić, jeszcze mamy też pewnie gdzieś tam w okolicy i naszą Serie A i Bundesliga już też gra, bo też patrzyłem, Płaczyna tam walczył awans, ale tak pomijając też do tego pewnie pewnego razu wrócimy. Czwarta liga, to jest coś, gdzie chcecie zaistnieć, czy tylko tak po prostu gracie, a co będzie potem, zobaczymy. Czy wiesz, prawda jest taka, że no, nie ma co się oszukiwać na czwartą ligę, szczególnie teraz w takiej postaci, jakiej będzie, tak, że będą, będzie jedna grupa zrobiona, także i dalekie wyjazdy, i poziom sportowy znacznie wyższy. Także no, powiem tak, na razie gramy. I no, pierwszy cel przed sezonem był taki, żeby się utrzymać w okręgówce. No to wiadomo było. A też trzeba było zająć do 6. miejsca. Zgadza się. Bo wiadomo było, ile drużyn leci przez tą reorganizację czwartej ligi i ogólnie tej od góry faktycznie. No, tak, się, tak. Także pierwsza sprawa przed startem sezonu, sztab trenerski, piłkarze, zarząd, utrzymajmy się w okręgówce. Uważam, że no mówię, no to te pierwsza szóstka jest już bardzo blisko, no to tam dam raczej mówię z racji tego, że zostało nam 9 kolejek tak do końca, ale ta przewaga nawet nad trzecim miejscem, no pozostałymi tam już chyba jest 12 czy 13 punktów, także to powiedzmy 4 porażki, tak jak już tak czarnowictwo jakieś tam uprawiać, to tak to wygląda, więc utrzymać się raczej utrzymamy w okręgówce, czyli te pierwsze 6 miejsc zajmiemy, któreś z tych miejsc. Uważam, że okręgówka będzie, nie wiem czy, no będzie bardzo silna, tak? Górnik Wałbrzych, no te wszystkie, Zamek Kamień Ząbkowicki i tak dalej, tak, no to tak wszystko dalej. Spada, to wszystko spada z czwartej ligi. Te drużyny najlepsze zostaną. Wiadomo, no wiadomo, jak coś tam Beniaminkowie za klasę, ale też no nie będą chcieli. No my też jesteśmy Beniaminkiem, Nowe Miasto też jest i mamy pierwsze, drugie miejsce, także nie ma co ich skreślać, że oni od razu będą grali jakieś ogony i będą czerwonymi latarniami ligi. Ale myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i bardzo ciężka. Natomiast no, czwarta liga na pewno, mówię, z tych dwóch grup złączyć w jedno, no to tam będzie już no, po prostu... No, dlatego da się ukryć kwestie finansowe. To jest przede wszystkim, tak? No to już no, nie ma co ukrywać, że finanse odgrywają bardzo dużą rolę. To co jest na okręgówkę jeszcze gdzieś wystarcza, to co na czwartą ligę to jest o wiele, wiele za mało i musiałby się pojawić jakiś pokaźny sponsor, miasto też o wiele więcej by musiało się w to wdrożyć i większe jakieś tam pieniążki rzucić. No bo niestety sport, a piłka przede wszystkim bez pieniędzy. Choć też warto zauważyć, że bo też zawsze się tam pojawiają kontrowersje co do finansowania przez samorządy klubów, ale też KS prowadzi tutaj naprawdę bardzo też dużą działalność, jeśli chodzi o szkolenie, o młodzież. Właśnie chodzi o wczoraj to, że... nawet też, bo też czasami uczestniczę w treningach, no. Pomagam trenerom. Wczoraj byłem na treningu, ale z kontuzją, że nie wziąłem udziału, ale następny nabór, bardzo dużo nowych. No słuchajcie, no powiem wam tak, dzieci, mówimy na razie o piłce seniorskiej, tak, właśnie też chciałem powiedzieć, tak. Że no, samorządy finansują stowarzyszenia sportowe właśnie przede wszystkim po to, żeby można było rozwijać sport, promować wśród dzieci i młodzieży, tak? Więc no my mamy 5 praktycznie roczników dzieci, tak? Są najmniejsze skrzaty i ta grupa naborowa tak zwana jest grupa Żaka, którą prowadzi trener Michał Marczak. Później mamy Orliki, którą prowadzi trener Jacek Zabadeusz.
No i grupa trampkarzy juniora młodszego, którą prowadzi trener Kamil Krzyda. Więc podsumowując, tych dzieci, uważam, dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o taką małą Jedlinę i okoliczne tam miejscowości, mamy około 70-80 dzieciaków, tak? Także to jak na taki klub niewielki, no bo nie ma co się oczekiwać. 4000 mieszkańców. No, 4000 mieszkańców. Ponad to jest. Wiadomo, że z tymi dziećmi jest coraz gorzej, tak? Bo po pierwsze ten przyrost naturalny nie jest duży, a po drugie no, mają dużo innych atrakcji, typu jakieś telefony, smartfony, konsole i tak dalej. No i tak. Coraz ciężej tam gdzieś ich z tych domów wypchać. Zgadza się, no ale teraz pomyśl tak w drugą stronę. Myślę, że ci, co się interesują piłką, dobrze wiedzą, na czym polega gra na poziomie czwartoligowym. A czy cała reszta ludzi związanych z waszym klubem, czy do strony organizacyjnej, sportowej, finansowania, sponsorowania, ma świadomość, ile dla miasta, firm jako takiej zaprezentowanie się na poziomie czwartej ligi w ogóle może znaczyć? Bo nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, przy tej lidze, jaka ma być, co to będzie. No, będzie to, mówię, no. Całe województwo. Znaczy, myślę, że świadomości nie mają. Świadomości nie mają, także właśnie zarząd musiałby ewentualnie, gdyby coś wyjść i. No na pewno. Pamiętam, był czas, kiedy byliśmy w okręgówce, a Górnik Wałbrzych grał w A-klasie, tak? I to mieliśmy takie hasło. Pamiętam, że wchodziliśmy, że jesteśmy najwyżej z powiatu, tak? Najwyżej z klasyfikowaniem, najwyższej klasie rozgrywkowej w powiecie wałbrzyskim, tak? Gramy. No i. To by się znowu było tak samo, tak? No bo prawdopodobnie. A Wiedlin jest to promować. Prawdopodobnie, no Górnik chyba niechybnie zmierza do tej okręgówki. Może się coś uratuje, może nie, no zobaczymy. Jest bardzo mało prawdopodobne, tam brakuje drużynie z Wałbrzycha, słuchaj, 10 punktów do bezpiecznego miejsca. No, więc jest to dosyć sporo, ale tak. No nikogo nie skreślajmy, tak? No liczymy, że jednak będzie, no takie duże miasto musi mieć jakiś taki no, lepszy klub piłkarski. Odbudowały się inne, Starmielec, Sosnowiec. Także może i może. Starmielecki wrócił do drugiej ligi, jest ich chyba na pierwszym miejscu, są tak? No na drugiej lidze. Także no pomału, no zasługuje na takie miasto, na taki duży, jakiś większy klub piłkarski. No ale no nie odbierajmy szans, może, no, ale mówię, no gdyby nawet nie, no to byłaby to, mówię, no czy być nowe miasto, tak, no to ten sam, no, z powiatu największa klub, no i no to trzeba byłoby mieć świadomość jako miasto, jako potencjalni sponsorzy, no że no, będą się promować na całe województwo dolnośląskie, tak, no bo to się jeździ wtedy. A nie tylko, bo zwróćcie też uwagę, że te zespoły, mimo że rozgrywki są w obrębie województwa dolnośląskiego, to czwarte ligi są już gdzieś skoutowane, są już gdzieś, ludzie oglądają mecze z innych regionów Polski po to, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w poziomie. Często te zespoły się później spotykają już w trzeciej lidze, gdzie mamy obręb praktycznie 1/4 kraju. Więc to też jest taki poziom, taka trampolina do tego, żeby było coś więcej dalej. Jak się to uda wam ogarnąć? No ja sam jestem ciekawy, ale powiem tak, panowie, zostawmy to do końca rozgrywek, tak. Bo wszystko no, się tu jeszcze czas może przyniesie, czas przyniesie. Może wzbogacić wam wodę aloesem. Może, wiesz, nie chcę też być posądzony przez kolegów z Nowego Miasta, że wspieram was bardziej jak ich, a jestem po środku. Nie, no słuchajcie, no to nikt tam ale ostatnio wspiera, jeden tak? Z zawodników mi zarzucił tak niechcący, a bo ty byś chciał, żeby to Jedlina losowała. A tu w Jedlinie na trybunach usłyszałem, bo ty kibicujesz Nowemu Miastu. No tak. Także widzicie, jak to wygląda. Miło i sympatycznie, ale... Słuchajcie, myślę, że na poziomie takim regionalnym, no wiadomo, rywalizacja, ale żeby była zdrowa rywalizacja przede wszystkim, bo myślę, że mówię, no, niektórym ludziom powiedzmy jakiegoś dystansu brakuje. To nie jest Liga Mistrzów, to nie jest Barcelona Real, czy Real Barcelona, przepraszam, bo mówiłem to dobrze, nie, tak dobrze, jest. Wiesz, to warto powiedzieć, że my w Skyzroy jesteśmy opcją jeszcze opcją Madrytu. A tak. Prezes i Michał jest opcją katalońską. Zresztą jak redaktor. Zresztą jak ja. No ale widzisz, powiem tak, freudowskie skojarzenie, pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy. Barcelona, Real, dobrze to powiedziałeś. Tak się każdy tłumaczy. Freud też tak przy swoich sesjach terapeutycznych właśnie twierdził, że to pierwsze skojarzenie jest najważniejsze. Wszyscy to słyszeli, więc będę mógł się trochę uśmiechnąć. Tak jak kiedyś Sławkowi przy jednym
jednym z zakatarzonych odcinków, albo porozmawiamy o piłce, stwierdziłem, nie, zakatarzony to było, stwierdziłem, że tak, Benzema i machnąłem ręką. No, Sławek się nie obraził, więc każdy ma swoje zdanie. Co zrobił z Chelsea właśnie? No. Prawda. No. I z PSG Żelbeją, także no. Słuchajcie, no ja nie będę ukrywał. Nie będziemy się rozwodzić, no ale drażni mnie takie podejście pseudoekspertów. Idą do konferencji Europy, tak? No, słuchaj, nie będziemy dobijać. Nie, ale nie musicie dobijać, ja i tak nie słucham tego, co mówicie, wiem swoje. Ale słuchajcie, prosty przykład. Ostatnio oglądałem fragmenty z meczu Ligi Mistrzów, jak Benzema strzelał bramkę w tym ostatnim spotkaniu. Z pół metra do pustej bramki dobijał piłkę. No okej, bramka jest bramką, nie mówię nie, ale tak zastanawiałem się. Pół bramy Lewandowskiego takiej jest. No właśnie. W Bayernie, tak przynajmniej. No tak, ale na właśnie, słuchajcie, właśnie o to mi chodzi, tylko zastanawiam się jedna rzecz. Polscy kibice i polska mentalność. Dlaczego Benzema jest przez za takiego gola chwalony i wynoszony pod niebiosy, a Lewandowski, który strzela powiedzmy taką samą bramkę, jest gnębiony? Znaczy nie, ja bym powiedział odwrotnie. Ja myślę, że właśnie inaczej jest. U nas jest tak, że co by pan Robert nie zrobił, to no wiadomo, że tam zawsze się znajdą jacyś tam krytycy, tak, bo to w Polsce, co, no to krytycy to jest chyba sport narodowy, tak? Tak, wszyscy wiemy jak tak skakać, krytykacko, no. Wiemy jak skakać, wiemy, że wyszedł źle z progu, chociaż nigdy nie mieliśmy nar na nogach, nigdy tam nie staliśmy. No ja nie zjechałbym za nic w świecie. A ktoś mi mówi, że on za wcześnie się wywiózł z progu. Widzisz, ale to jest Eryk Komputerek, nie? Tak, zobaczył to na zwolnionym tempie. Nie? Tak. Także słuchajcie, no tak to było, tylko no mówię, no u nas jest tak, że właśnie jak był gra w Bayernie, no to Bayern, nawet w telewizjach właśnie, zobaczcie, tak? Wszystko co było z Bayernem związane, teraz na Barceloną, wszystko z Barceloną. Ostatnio to co dostał tą czerwoną kartkę, tak? Za umyślny faul, jakieś pyskówki do sędziego. Dostał, ale było to. Ale to było tak przedstawione, jakby to był koniec świata, gdyby coś, nie wiem. No to tak, teraz też mnie śmieszyło, śmieszyło mnie wśród nawet tych, no to czołówki tych dziennikarzy piłkarzy sportowych w Polsce, robienie z ćwierćfinału Lecha w lidze konferencji, nie wiadomo jakiego wydarzenia, ale nie, okej, to było okej, ale nie porównywanie tego do Legii w lidze mistrzów czy pucharu zdobywców pucharów, ale z drugiej strony ta totalna krytyka, jaka się na Lecha wylała po meczu. No ale słabo zagrali, co chcecie? No nie wiem, czy tak słabo. No, wynik nie oddaje, moim zdaniem wynik, tak. Sam wynik tak, nie oddaje tak, tego. Tak. No. No dobra, ja tu jestem trochę tendencyjny, bo ja tej drużyny po prostu wybitnie nie lubię, ale to wszyscy to wiedzą, ale no może nie wszyscy. Samo teraz z Legią nas zobaczy, co Iszak Baluła, przecież to było tam wcześniej, kto tam jeszcze strzelał? No to nie, to dobra, ale wiesz co, widziałem ten mecz, to śmiać mi się chciało, bo te bramki nie powinny wpaść, no, tak po prostu, nie? Ale nie z tego powodu, wiesz, do Lecha piję, bo po prostu denerwuje mnie podejście takie tam i w klubie, i wśród zawodników, trenerów, działaczy, kibiców, wszystkich, bo my jesteśmy wielki Lech, okej. Okay. Tylko na razie tak naprawdę przez ostatnie lata nic wielki, nie wielki, nawet ale podwórku. Wiesz, też znasz mnie z różnych tutaj wypowiedzi czy z artykułów pisanych też, że no mam bardzo krytyczne podejście do tego, jak się jak właściciele, zarządy klubów budują, że to jest jakieś doraźne sprowadzanie zawodników bez sensu, jakichś gwiazd podstarzałych albo po prostu słabych, a od jakiegoś czasu wydaje mi się, że w Lechu jakaś polityka jest i myślę, że tutaj wyszło tutaj Kamiński, teraz Kuraś i wypuszczanie dalej, Jóźwiak wcześniej wyszło i tak tutaj i brak ogrania i brak doświadczenia jednak na tym poziomie mi się wydaje. Na poziomie drużyny Fiorentiny. Ja jestem, powiem tak, jeśli, bo nawet we dwa wątki jakby poruszyliście, co do tej młodzieży. Myślę, że część tych zawodników, która uciekła, znaczy wyszła, bo została sprzedana, bo klub też potrzebował pieniędzy. Mądre podejście, że zyskują na tym duże pieniądze, ale no zobaczcie, duża część tych zawodników na zachodzie sobie nie radzi i ale sobie nie poradzi. Ale to jest właśnie efekt skali, bo wszyscy się w momencie zachwycali Kownackim, że to jest drugi Lewandowski. Sam krytycznie podchodził do tego, mówię, że to nie jest zawodnik. Brakowało mi go na tym typowo. Tak, na ale takich Kownackich powinno się, nie wiem, na przestrzeni dwóch, trzech sezonów pojawiać pięciu w klubie. Pięciu, sześciu, tak, nie?
No, ja wiadomo, nie każdy pójdzie potem do najlepszych klubów w Europie, ale gdzie oni się rozejdą, czy po czołowych polskich klubach, czy tak, jakichś solidnych. Nawet niemieckim, czy ale włoskim, cały to czas tak jest lepiej. Bo jest ten poziom zawsze gdzieś wyżej. Na przykład tak, już jak uważam, nad wyrost przerysowano jego umiejętności. Na razie nie widzę nigdzie tej możliwości, tego co pokazywał w polskiej ekstraklasie. Moder, ja byłem jego fanem, tego talentu, bo gościu myślał na boisku. Ja uwielbiam ludzi, piłkarzy, którzy myślą. No niestety, ale po kontuzji totalnie się nie może odnaleźć, prawda? Bo... po tym, co się mu stało. No trudno się dziwić zresztą. Trudno się dziwić. Znaczy, co do Modera, to ja w ogóle się dziwiłem, że poszedł do Anglii. No, to też myślę, że kierunek transferu też jest stary. Tam jednak nie wiem, czy nie byłoby lepiej, gdyby poszedł gdzieś do ligi typowo takiej, wiesz, hiszpańskiej, technicznej. Niemieckiej, no nie wiem, no cokolwiek, francuskiej, tak żeby po prostu nabierać tego doświadczenia gdzieś tam za granicą. No gumny, jak dla mnie to jest jedno wielkie nieporozumienie. Przepraszam, że tak mówię, ale nie cierpię ludzi, którzy po prostu bezmyślnie na boisku grają. Puchacz. Puchacz też nie uważam, że to jest zawodnik, który jest wart tej ceny, którą Lech dostał. Więc tu brawa dla zarządu, że sprzedali ich w tym ich prime w polskiej lidze, za co dostali pieniądze, mogli kupić kogoś, powiedzmy w cudzysłowie, może nawet naprawdę lepszego. Mogli wyszkolić dla klubów takich, które sprowadzają nawet przeciętne kluby niemieckie, już nie mówiąc o angielskich, wydatek tam 3-4 milionów, to jest oni to sobie, że tak powiem, w koszta rzucają i liczą się, że taki zawodnik się może nie w Polsce jednak tak nie się nie dzieje, tak. U nas takiego zawodnik tak sprowadzony za takie pieniądze, no to już jest gwiazdą. I to jest to, że oni szkołą sprzedają za coraz większe pieniądze. Jeżeli nie będzie gdzieś w topy, to następny zawodnik znowu pójdzie za większe pieniądze, prawda? No, to jest plus. Już coś mówią, że Skóraś za 6 milionów, tak? Ale widzisz, Skóraś, akurat, jak mówię, ja nie lubię tej drużyny, ale żeby być sprawiedliwym, jak go oglądam, zawsze mu się przyglądam, co robi na boisku. I chłopak naprawdę ma takie podejście do meczu, że on, wiesz, jakby jest zawsze o krok przed przeciwnikiem. Jak jest w gazie, jak jest w dobrym rytmie meczowym, jak mu się uda zrobić jedną, dwie akcje na początku, to on potem jest w stanie wygrać nawet z tymi piłkarzami, którymi teraz sobie radził. I to jest fajne. Natomiast wiesz, no, w tym meczu z Fiorentiną, tam nikt komu tak naprawdę nic nie wyszło. I jedno, a wiesz, wiecie, w którym miejscu to się zacięło? Wtedy, kiedy sędzia nie odwizdał rzutu karnego na Iszaku. I nie dał kartki za ten faul. No, a powinien dać. A ja jestem zdania, że tam był faul i czerwona kartka. Na meczach Ligi Konferencji Europy. Czego nie ma wagi? To jest traktowane jako puchar Biedronki, nie? Tak przynajmniej się śmieją w Polsce. No, słuchajcie, no dobra, powiedzmy jakieś tam rozgrywki grupowe, czy eliminacje nawet do tego, no to, ale jeżeli no mamy już jest pucharowa, to już powinni... Znaczy, ja też nie podchodzę do tego, czy tam mówią puchar Biedronki, puchar Sołtysa, że ja to też nie lekceważę tego. No to jest oczywiście. Nie, no tak, ale mówię, słuchajcie, no, to tam też West Ham, powinniśmy mieć więcej... Tak? West Ham Gent, które są słabe drużyny. Jest Fiorentina, Anderlecht, no to mówię, no nie są jakieś słabe drużyny. Roma, tak? Jeszcze jest Roma? Słuchajcie, ja jestem też maksymalistą i gadanie typu, że był to mecz stulecia, że super świetny wynik. Nie, to mówię tak samo, jak mnie to mnie też zdenerwowało. I Sevilla też to, tak? Czy nie, to jest Europy. Tak, bo tam ktoś tam odpadł z Manchesterem, nie? Tak. No, tacy tam. Ale szukają teraz kontekstu do tego, żeby się odegrać. A ja tak czekam, na ten finał i ten płacz po meczu. No bo na pewno tam co niektórym się nie uda. Zobaczymy, pożyjemy. Tak, nie raz mówili. Tak, mówili, no teraz się wiesz, zawsze może być ten pierwszy raz, nie? Nie oszukujmy się, no Real jest tu faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, tak skacząc z kwiatka na kwiatek. Ale powiedzcie, jak to jest, że w tej Lidze Mistrzów z tymi drużynami naprawdę z topu potrafią, wiecie, grać, wygrywać i grać świetnie. A widzę im nie idzie. No wiesz, nie rozumiem, że z Villarreal tam przegrali, Villarreal przegrywa z Valladolid. To jest, no nie mogę tego sobie tłumaczyć. Sam Villarreal to jak wygrał w wicekonferencji, prawda? Dokładnie, no, także nie wiem czego, czy to jest... Nie ma doszukiwać jakiejś chyba większej filozofii, no po prostu tak. No teraz no Barcelona z Getafe też 0-0, tak? Tylko że ona już ma taki komfort, że ma te 10 punktów i może na to pozwolić, moim zdaniem, tak? Dobrze, no ale to wiesz, to też może być złudne. No tak, ale to no 10, no nie oszukujmy się, to liga chyba już jest rozstrzygnięta. No, nawet no mówię, przy całej sympatii dla Realu, no to nie wierzę w to, żeby w lidze dogonił Barcelonę, no niestety. No masz rację, że musiałaby przegrywać mecz za meczem. No, to musiałaby się jakaś taka seria katastrofalna zdarzyć i trzech porażek z rzędu, co sądzę, że no
Tam nie masz takich. Ale mają takich, takie mecze, których jeszcze mogą zgubić punkty. Nie ma, tak. Zostało, no, więc to no. Nie jest tak, że to, nie, że to już jest, wiesz, takie... Może... Pamiętam w tym to sezonie 11-12 czy 12-13, że też prowadziła długo i potem taka seria i... No wszystko no, jest tak, możliwe, no. Tak? Ja nie mówię, że nie, ale no, nie, no raczej jest to, byłoby to w kategoriach cudu. Ciekawostką za to powiem wam jest to, że przed tą kolejką dokładnie taką samą, takim samym stosunkiem punktów mogły się pochwalić drużyny męskie i aniżeńskie. Na pierwszym miejscu Barcelona i Barcelona, na drugim miejscu Real i Real. Dokładnie taka sama liczba punktów w jednej i drugiej lidze. Taka ciekawostka i tutaj upatrują kibice Barcelony pocieszenia po tym meczu z Getafe, bo chcąc nie chcąc, no nie był to najlepszy mecz tej drużyny, no ale ostatnio w ogóle z drugiej strony zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Zobaczcie, trener niby wygrywa, niby go chwalą, ale ja nie mam do niego żadnego zaufania, bo powiedzcie, jak to jest możliwe, że czterech czy pięciu najlepszych graczy tej drużyny jest tak eksploatowanych, że każdy z nich jest kontuzjowany. Lewandowski gra z pękniętym żebrem, z uszkodzonym mięśniem pleców i dopiero co wyleczoną kontuzją dwugłowego uda. No mówcie co chcecie, ale zawodnik tak eksploatowany, no nie jest w stanie się poruszać, jeżeli gra ze specjalnym pasem na kręgosłupie, żeby móc chodzić, no nie jest w stanie też grać normalnie. No więc dlaczego ciągle gra? Moim zdaniem, tak jak w Bayernie, na niego kochali, dmuchali, powinien zejść z boiska i te dwa mecze odpocząć, wyleczyć to co trzeba. No, grałbyś z pękniętym żebrem? No to wiadomo, że oni to są z innej gliny, tak? Jeżeli chodzi o to, szczególnie na tym poziomie, tak? Tak. To wiadomo, że wiesz, też mówiąc tak, pewnie by sobie powiedział, że odpuszcza, tak? Bo kontuzja i trener, no kontuzja muszę się... Ale mówiąc obiektywnie też, wiesz, no. Już jeśli chodzi o Barcelonę, no to też i o Xaviego, no też na pewno jeszcze nie jest ta drużyna dotarta, tak? I też jeszcze no potrzebują uzupełnienia składu, też się też ktoś pewnie odejdzie. Ale myślę, że nie jest to Luis Enrique, tak? No, jeżeli chodzi o trenerkę, tak. Oni celowali w Arteta, ale akurat podpisał wcześniej kontrakt i nie byli w stanie go ściągnąć. Nie? To on był asystent przecież dobrze, Guardioli dobrze pamiętam, nie? Wcześniej w dwóch klubach, także no, potem poszedł na samodzielną posadę i na razie sobie radził dobrze. No dobra. Skakaliśmy z Lecha na Barcelonę, z Realu na Lecha, mówiliśmy o Lewandowskim, Benzemie, ale na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili raz do tego, co Lech w tym sezonie pokazał w europejskich pucharach. Do tej pory z Salomonem w składzie, teraz już gdzieś tam wyczytałem na zagranicznych stronach, jeszcze w języku angielskim, w Polsce na razie tego nie publikowali, że ta próbka B jednak będzie wynikiem pozytywnym i że najprawdopodobniej czeka go nawet 3-letnia dyskwalifikacja. Wiesz, nie wiem, dziwi mnie w ogóle, że zawodnicy na takim poziomie się, jeżeli to faktycznie świadomie to zrobił, że biorą się za takie rzeczy, wiadomo, że dzisiaj można, nie wiem, wykryć już, tak mówią w cudzysłowie, co tak. Jadłeś 3 tygodnie temu na kolację. No mówię, no ciężko mówię, no on twierdzi, no, że wiem, jeżeli przyjął to nieświadomie, no na takim wiadomo, poziomie, że zawodnicy też biorą każdy ma jakieś no, suplementy przygotowane, tak. Lekarze, to nie jest tak, że sobie ktoś tak, po właśnie, prostu idzie do sklepu, kupuje tak. Cokolwiek, co chce, tylko raczej ma wszystko rozpisane. A jeżeli faktycznie wziął to nieświadomie, no to też jest wina całego sztabu, no, tak, który też powinni tego pilnować. To co mówią lekarze, zawodnicy mający na co dzień styczność z dopingiem, szczególnie w lekkoatletyce, to ten środek jest środkiem, który jest stosowany do wypłukiwania różnych, znaczy był stosowany przez osoby dopingujące się jako środek do wypłukiwania tych substancji, które mają nie zostać wykryte. Aha. Pytanie takie, bo oglądając mecz Lecha z Fiorentiną, no ja wiem, to teraz trochę takie naciągane będzie, ale ja zauważyłem jedną rzecz, że zawodnicy Lecha biegali wolniej, że zawodnicy Lecha przebiegli mniej kilometrów niż w poprzednich meczach, że byli tak przytłoczeni tym, co się stało. I teraz, kilka godzin przed meczem. Tak, czy to było fakt, że to było w głowie, czy to było tak, że oni tam rzeczywiście coś dostawali i po prostu teraz wiecie. Nie sądzę, żeby w takim klubie było to na jakąś taką masową, zorganizowaną. Ja uważam, tak, uważam, że to raczej chyba jakiś błąd właśnie ze sztabu albo no, błąd mówimy, zawodnika, no, nie ma pojęcia. A jeżeli błąd, to wiesz, no to tak jak też mówimy, nikt w
takim klubie jak Legnie bierze sobie jakieś substancje, no nie, to wszystko nie mogą, bo oni mają lekarza, bo ich tak, kontroluje. Tak, jeżeli coś faktycznie nieświadomie się stało, no to obciąża. Codziennie jesteś w klubie, w pracy, kiedyś tak godzinnie, to nie jest tak, że ty sobie robisz sobie coś i przychodzisz w sobotę na mecz. Nawet tabletki przeciwbólowe nie może wziąć bez zgody. A jeżeli to wziął świadomie, no to... Widzicie, wiesz, to tutaj komentarze. Tak, no są zbędne, prawda? No, tak naprawdę. Tak samo słuchajcie, no w każdym innym sporcie, tak? No, jeżeli jest osoba, która się tam powiedzmy dopingowała i robiła to świadomie, no to powinna być wycofywana ze sportu, no bo no, nie, zbędne, nie po to startujemy, startują tam powiedzmy zawodnicy i się przygotowują, męczą się na tych zgrupowaniach, gdzie potem to wszystko jest jak gdyby niwelowane tym, że ktoś się naszprycuje i pobiegnie szybciej o te kilka sekund, bo nie jest fizycznie, tam nie wytrenował tego, tylko się doszprycował. Nie? No nie wiem, ja mam nadzieję, że to jest czysty przypadek i nawet jeśli mu ta próbka wyjdzie na pozytywnie, to nie chciałbym usłyszeć no, kiedyś, że to było celowe działanie. No powiedzmy no taki lekkoatleta, tak? Ten tak. Typu jakiś sprinter, tak jak no, w tych biegach na 100, bo tam było najwięcej tego dopingu, tak? To on musi te kilka setnych sekund urywać, więc tak, to mu coś pomaga. Co pomaga stoperowi? Tak, tylko widzisz, że ten środek sam w sobie na nadciśnienie nic, bo to jest środek moczopędny, który miał za zadanie wypłukać z niego coś z organizmu. No tak mówią lekarze, że jest to dziwne, gdyby sprawa. On na przykład brał jakieś inne niedozwolone substancje, których nie chciałby, żeby były wykryte, to właśnie używa się takich leków, które wypłukują to z organizmu. I to jest zastanawiające, czy to było świadome, czy nie. Potem był też taki komentarz jednego z dziennikarzy, który opowiadał historię, że jednego razu była taka głośna sytuacja o jednym z zawodników, nie pamiętam nazwiska, w tej chwili to wleciało z głowy, który przez pomyłkę wziął lek swojej żony. Poszedł z tym do sądu. W sądzie udowodnił to, że to było przez pomyłkę, dyskwalifikacja została cofnięta, a udowodnił dlatego, że bardzo podobne były fiolki z tymi lekami, bardzo podobne etykiety, bardzo podobnie napisane, po prostu się pomylił. No ale to są takie przypadki jak jeden na 100. No słuchajcie, no ale tak samo Teresa Jochał, tak? No posmarowała sobie kremem usta, no i niestety w tym kremie był środek zakazany, tak. No i tak. Taka sportsmenka jak ona, to jest mistrzyni i tak dalej, no i rok czy dwa. Tak, ale no kto... Koniec, dlaczego... dyskusji było, no ale słuchajcie. Oczywiście, no, jeżeli... Dlaczego nikt tego nie sprawdził? No to co? Miał problem no nadciśnienie, to jest lek na nadciśnienie. No, jeżeli on jest zdrowy, to co on robił w organizmie? Ciężko to wytłumaczyć i no... Szczególnie, że on był w takim swoim okresie, gdzie wszyscy go... No może znowu poza mną, bo na Facebooku dużo krytycyzmu co do jego gry, choćby w meczu reprezentacji było z mojej strony. Bo nie lubię ludzi, którzy mając obok siebie zawodników, do której można podać piłkę, wybijają ją na aut w trybuny, a on tak grał niestety w tym spotkaniu. Ale w Lechu miał kilka dobrych. Ale właśnie o to chodzi, że dzięki jego dyspozycji w Lechu on trzymał całą obronę, ta drużyna grała pewnie z tyłu i łatwiej było konstruować akcję z przodu. I tego brakowało w meczu z Fiorentiną, zdecydowanie, bo ten Szapka, który go zastępował, no nie był zawodnikiem, który się nazywał. Ale z Dagerstalem, czego od niego ten Szwed, ten Dagerstal. Nie wiem, czy on się tam będzie w ogóle jeszcze łapał do gry. Najpierw kontuzja, potem nie był w stanie, wiesz, przebić się do składu. Bo też obrona grała właśnie, była może. Bo on jak on wchodził, w sezonie jesiennym, no to tam też dawał radę ten. Widzisz, że jest tak dużo zawodników obcokrajowców, że też muszą się trzymać limitów. No jakiś tam, niby Unia Europejska ci nie narzuca, niby ci zawodnicy są traktowani jak, wiesz, obywatele danego kraju, możesz ich 11 wystawić, ale generalnie no... To jak masz za dużo no, indywidualności, za dużo wiesz, zawodników mówiących tak jak wieża Babel w różnych językach, mimo że jest dużo ludzi, przecież my po angielsku praktycznie rozmawiamy wszędzie gdzie się da, to jednak ciężko jest zlepić z tego coś, co działa. Tym bardziej fajnie, że ten trener, który na początku takiego pozytywnego raczej wrażenia nie zrobił, potrafił dobrą drużynę poukładać, nie? No i ja liczę na to, że w tym meczu rewanżowym we Włoszech Lech zagra na miarę swoich możliwości. Jeszcze 4-2 strata w bramek, to trochę by inaczej teraz już się nie ma, chodzi o to, że to jest dobrze zaprezentować. Tak, nie mogą przegrać 3-2, może być 3-3, ale tak, żeby tak jak chociaż z tym Villarreal, co pojechali i tam było... 3-4-3 tu u siebie od zimich grajmy, czy się przegra 4-1 czy 8-1, no co to za różnica jest? Tak nie awansujesz, tak nie awansujesz, ale tak? Z drugiej strony nie skreślałbym tego, pamiętam kiedyś dawnych lat
mecz, pojedynek Real Sociedad Wisła Kraków. Saragossa, przepraszam. Saragossa. 4-1 było tam. 4-1 i w Kalnie. A żeby było śmiesznie, to w Krakowie jeszcze sobie sami szczelili gol, przegrywali 0-1 i potrafili to jakby odwrócić, więc w piłce jest wszystko możliwe. Trzeba grać do końca, ale trzeba grać. No to mówię, no to trzeba grać i mówię, no zagrajmy, a co z tego będzie? No, ja trzymam kciuki, no chociaż żeby nawet było to zwycięstwo 1-0 czy tam 2-1. Zawsze coś tam za jakieś punkty, a trzeba właśnie powiedzieć, że bardzo dużo zrobił Lech. Bo to 2025 będzie liczone, czy od 24? To jeszcze przede wszystkim będzie liczone przez kolejne kilka lat do przodu, bo 5 sezonów się liczy. Tak, ale więc to co teraz wypracowane, to będzie chyba 24-25 w tym sezonie. Już będziemy inaczej startować, tak? No to jest już nie będzie od preeliminacji, czy od pierwszej rundy, tylko od trzeciej rundy. No to już jest no, coś, ale poza tym nawet tymi bo wiadomo jak to bywało z tymi takimi jakimiś Azerbejdżanami, Armeniami i tak dalej. No było różnie, no, to tak? Jest wiesz, to też wiele razy mówiłem o tym, w systemie kwalifikacji, że to jest bezsensowny trochę ten odsiew taki wakacyjny. Znaczy ja uważam, że jest w ogóle trochę się to wszystko pozmieniało. Wiecie, no pamiętam kiedyś jak polska drużyna jechała do Kazachstanu, Armenii, Boże, nawet do Bułgarii, Rumunii, to wygrywaliśmy po 5-6-0 i przyjeżdżaliśmy do domu, wszystko było wiesz cacy. Potem się zaczynały schody. Teraz już niestety tak nie jest i dobrze te punkty są zbierane, to masz rację. Można nie być kibicem danej drużyny, ale w europejskich pucharach zawsze się swoim kibicuje. Tak, no dokładnie. No, człowiek nie jest kibicem Legii, ale jeżeli ona gra w pucharach, czyli wyzwaje Polskę, tak? No, no to chodzi właśnie. Można nie cieszyć się ze zwycięstwa, czy cieszyć się ze zwycięstwa z tego punktu właśnie, że lecą punkty, że reprezentuje Polskę, że to idzie do góry powiedzmy, tak? Przypominacie sobie sezon kiedyś w Lidze Europy, mieliśmy dwie drużyny w rozgrywkach grupowych, Legia Lech, i obie drużyny wyszły z grupy do kolejnej rundy. Tak. Nie chcielibyśmy mieć tak cały czas, żeby po dwie czy drużyny grały w rozgrywkach grupowych i wciąż w grze były na tyle dobre, że mogły awansować dalej, no to byłoby naprawdę dobre osiągnięcie. Ten ćwierćfinał z perspektywy historycznej wyników za jakiś czas będziemy traktować pewnie pozytywnie. Tak, uważam, że Liga Mistrzów to są za wysokie progi i to nawet nie ma co startować tam z tym obecnym poziomem sportowym, finansowym i tak dalej, bo pojechać gdzieś i dostawać po 7-8-0 na nie daj Boże, to by był troszeczkę tak nie halo i trochę wstydu, ale już powiedzmy Liga Europy, tam powinien być zawsze na pewno mistrz kraju, powinien grać, a tej Lidze Konferencji Europy, ten Puchar Biedronki, jak to nazwałeś, powinni grać właśnie z miejsca drugiego, ja trzeciego. Tak, ale mówię, tego, no, że tak mówią ludzie. I tak powinno to wyglądać, tak? Czyli powiedzmy ten mistrz, powiedzmy te Lidze Europy powinien grać w grupie, wychodzić z tej grupy, a drugie, trzecie miejsce powinno grać w Lidze Konferencji, tak jak teraz Lech, tak, i wychodzić przynajmniej na wiosnę. Ale nie? To teraz ja ci powiem coś jeszcze. Ja wychodzę z założenia, że powinniśmy być na tyle wysoko w rankingu, jeżeli już mówisz o tym, że Liga Mistrzów jest za mocna, żeby przynajmniej te nasze drużyny nie musiały grać w eliminacjach. Do tych niższych, gorszych jakościowo. No mówię, żebyśmy startowali z trzeciej, czwartej rundy. Ale tak? Nawet, ale dlaczego? My możemy nawet sobie ustawić tak w rankingu miejsce, żeby przynajmniej ta jedna drużyna miała dobry start w rozgrywkach grupy. Do niedawna Liga Rumuńska, jak wysoko stała w rankingu, mieli też drużyny w Lidze Mistrzów, jedną chyba, nie wiem, czy mieli bez eliminacji, nawet no nie, ale, tej ostatniej, ale, a teraz właśnie już... Tak, ale zobaczcie, no Czechy, Słowacja, Ukraina nawet, no nie wiem, Kazachstan nawet, słuchajcie, no oni mają drużyny, które nie muszą grać w eliminacjach, albo zaczynają tej ostatniej rundzie jako rozstawiony zespół i oni po jednym pojedynku już są w fazie grupowej, zarabiają pieniądze, kupują nowych zawodników, coraz są lepsi, nakręca jeden, każdy kolejny krok nakręca się. Dobra, Puchary to promocja zawodników, tak? No nie oszukujmy się, nie ma chyba wielu fanów na całym świecie, którzy oglądają polską ekstraklasę, tak? No nie ma. Ale już powiedzmy jakiś mecz w Lidze, tam Konferencji Europy, czy Lidze Europy nawet. Jak raz jakiś mocniejszą drużyną, zwłaszcza. To już tak jak właśnie, no to już Fiorentina na pewno we Włoszech każdy oglądał. Jeżeli ktoś tam by wpadł w oko skautom drużyn innych niż Fiorentina, no to jest duża szansa, że już powiedzmy do tej serii A można byłoby się dostać, tak? Ale druga sprawa, tak, i to mnie też martwi, bo widzicie polskie drużyny, poukładane polskie drużyny, niezależnie od tego, czy to Legia Lech, Pogoń, Widzew, Wisła, bo to było na przestrzeni lat różnie, po dobrym jednym sezonie w europejskich pucharach, potem ta drużyna jest rozkradana, bo nie stać na to, żeby zatrzymać tych zawodników za te pieniądze. A wydaje mi się, ta mentalność do tego, by osiągnąć coś w polskim zespołem, powinna być już budowana w młodzieży, żeby ten zawodnik chciał coś wygrać najpierw tu w naszym klubie, a potem iść już ze zbudowaną pozycją za granicę, żeby tam nie musiał się przebijać. Tak, od razu jest tak, że parę meczy taki młody zagra, dziennikarze go zaczną tu i od razu się z niego robi nie wiadomo
osiągnij najpierw coś tutaj, tak? Wygraj ligę, zagraj dwa sezony równe. Dwa sezony równe zagraj i wtedy dopiero idź, tak? Pustka, karbowni. Dokładnie. I ta cała reszta bandy, za przeproszeniem w cudzysłowie oczywiście, miała tutaj świetne momenty, prawda? I gdzie oni są dzisiaj? Po co oni pojechali za tą zmianę? Wiesz, te bardziej, że jednak też i finansowy poziom też mimo wszystko jednak zagraj wiadomo, że ja to tak jest to, co zagrawisz. Zagraj dwa sezony równe, na to na 30 kolejek, tam 30 parę kolejek na równym poziomie, pokaż się w Europie, zagraj jeszcze raz, jest ten sezon, wtedy to się zweryfikuje, że ty na takiej większej przestrzeni czasu jesteś w stanie ten sam poziom osiągać, poradzisz sobie, tak? No. Ale to mówię, no zobaczcie, no to dobre, mocne charaktery radziły sobie, tak? Błaszczykowski, Piszczek. Lewandowski i tak dalej, no prawda, można było się przebić, grać co tydzień i tak dalej. Można, to kwestia nawet nie tylko umiejętności, co tego... Bramkarze już nie wspomnę, no bo tak. Zawsze szkoła bramkarska polska to stała. No, ale ilu się właśnie też tak zdarzało z tamtą rzeczywistością za granicą i pamiętam, to był przez długi, długi czas pierwszy wywiad po transferze do zagranicznego klubu, gdzie tam nie grał zawodnik, to mówił, że nigdy nie trenował w Polsce. Tak często, tak ciężko, tak mocno, jak tam też, no to nie był do tego przyzwyczajony. Jeden z czasów i powrót, nie? Albo gdzieś do jakiejś słabszej ligi. Nie pamiętam, Wszołek, Furman, który z nich, jak wracał z Włoch do Polski, to powiedzieli, że oni na treningu tam biegali więcej jak tu na meczu, w polskiej ekstraklasie. No to ale był to kiedyś przez chwilę Wisłę Kraków, tam Petrescu prowadził słynny piłkarz, to wprost powiedział, że naszym zawodnikom się nie chce trenować. Tak. No i wiesz, to było tam kilkanaście lat temu. Bo był strajk piłkarzy, bo właśnie za ciężkie treningi były, nie? A potem z jakąś tam rumuńską drużynę z wioski do Wigetniszczy. Tak to właśnie jest. No dobra. Lokowanie produktu już było, ale jest na lady. Dziękuję. Słuchaj, o piłce możemy rozmawiać długo i jeszcze bardzo długo, ale chciałem jeszcze, żebyśmy troszeczkę nawiązali do tego, co w retrofutbolu. Retro nie dlatego, że chcemy się cofnąć do edycji piłki, gdzie jeszcze nie było telewizji albo czarno-białe transmisje, ale może kiedyś pewnie... No, ale lubimy ten futbol. Ale właśnie, wszyscy się wychowaliśmy na piłce nożnej lat 80., 90., prawda? A właśnie w latach 90. gdzieś w połowie nastąpił ten jakby taki już... w stronę, można powiedzieć, komercjalizacji już takiej totalnej w stylu amerykańskich tych lig zawodowych. No ja trochę tęsknię za tamtymi czasami, gdzie tak naprawdę nie było wtedy internetu, telewizja pokazywała co dziesiąte spotkanie. Właśnie skąd w ogóle pomysł na nazwę piłkarska środa? Kiedyś piłkarska środa to było wydarzenie. To były puchary w środę tylko. Jak była transmisja, też nie zawsze była z jakiegoś meczu, to się czekało. I właśnie te mecze były w środę, nawet ligowych meczów nie można było tak obejrzeć sobie. Zobaczcie, gdzieś tam telewizja publiczna transmitowała w tych latach właśnie 94, jak ta Liga Mistrzów się tworzyła, tak? 93-94, tak? I jedno spotkanie tej Ligi Mistrzów, to człowiek siedział i oglądał, wybierali takie najlepsze. Skróty były, ale teraz zobacz, co masz tych meczy, jak jest kolejki grupowe, to każdy na żywo. 10, 12, no to jest każdy na żywo. Wtedy Liga Mistrzów, dwie grupy, 8 drużyn, prawdziwe mistrzowie. Ja cały czas powtarzam, że Liga Mistrzów się skończyła w momencie, jak pozwolili grać drużynom z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca. No bo to po to było, no, żeby ci giganci, właśnie jak na przykład w Hiszpanii, w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Anglii, no też się burzyli pewnie, tak, no bo tam tylko mistrz. A jeszcze przecież druga, trzecia, czwarta drużyna o wiele większy poziom niż powiedzmy pozostała taczówka europejska. Tak. Ale no, nazwa powinna się zmienić. No tak. Bo Liga Mistrzów to Liga Mistrzów. Ja już mówię, jestem Superliga w tej edycji, w tym wydaniu, jak tutaj kluby proponowały, mi się nie podobało. Nazwałem to w jednym z felietonów dla 30 minut Super Shines. Natomiast ta Euroliga w takim wydaniu, jak powiedzmy koszykówka gra. To chyba byłoby takie optymalne rozwiązanie do dzisiejszych czasów. FIBA coś swojego, oni coś swojego, tak? W pewnym momencie w ogóle był rozłam taki, tak, że nawet groziło, że ci co grają w tej komercjalnej lidze nie mogli grać w kadrze i tak dalej, także jakieś pomysły były. Ale wam powiem, że mówię, no taka właśnie Liga Mistrzów, jak grała Legia, jak grał Widzew, to czekało się na te mecze. Pewnie. Pamiętam taki finał Milan-Barcelona. 4-0, co Barcelona przegrała. Oczywiście! Wiedziałem, że to powiesz. No to właśnie. Ale ja pamiętam też mecz Barcelony, na przykład w finale z Sampdorią Genua i ta bramka Kumana z 30-40 metrów. Tak. To też niesamowita historia. Albo finał, mecz, nie pamiętam w którym roku, być może to już było. A Citko z 40 metrów, za ten tylko przegraliśmy 4-1. Ale bramka do dzisiaj najważniejsza.
najważniejsza, słuchajcie. Nie no, powiem wam, i ten bój z Brandby, to też niezapomniana sprawa właśnie jeszcze z tym komentarzem Zimocha. I tak dalej, panie Turek, kończ pan mecz i tak dalej, i tak dalej. Legia z Göteborgiem rok wcześniej. To się oglądało. Ale to widzicie, to wtedy miało urok. No ja z tamtego czasu pamiętam na przykład choćby mecz finałowy Ligi Mistrzów, tylko nie pamiętam, czy to było jeszcze przed końcem lat 90., czy już na początku 20. W cudzysłowie pierwszego wieku, musiałbym sprawdzić, więc wybaczcie, ale mecz Bayern Monachium, Manchester United. A, 99. I 2-1 dla Manchesteru, dwie bramki. Sheringham i Solskie. Tuż w końcówce meczu, dwa razy rzutu rocznego, nie? Pamiętam historię, bo tam opowiadał, nie wiem, Seblatter chyba wtedy wręczał puchar, dobrze kojarzę? Schodził z trybun. Schodził z góry, z trybun, jeszcze jak prowadził Bayern, był przekonany, że wręczy piłkarzom Bayernu puchar, tymczasem puchar musiał wręczyć. Dobrze, że tam nie zaczepił, że zaczął grawerują. Tak. A tam jednak no właśnie ten Sheringham i Solskjaer. Są te mecze ciekawe i do tej pory polscy piłkarze w Lidze Mistrzów w dawnych czasach. Dzisiaj ich mamy dużo. Ale żałuję, zawsze żałowałem, że nigdy Ligi Mistrzów Arsenal nie wygrał. Bo był okres taki, że no to praktycznie czekał w finale. Najbliżej wtedy, nie? I tak zawsze żałowałem, bo zawsze gdzieś byli blisko i to była drużyna, która to można powiedzieć tworzyła tą Ligę Mistrzów od Boszczana też mieli wtedy, czy z Henry. No, to był wtedy bardzo dobry skład. Jeden z naszych wcześniej. No, mieli. A Berkham jeden z moich ulubionych zawodników tej epoki. Holandia wtedy miała Holandia skład. Tak, nie wiem, bo w Holandii. Ja się na Holandii wychowałem. Ale to jeszcze wcześniej. Jeszcze za czasów Hulita był Mistrzem. Van Breukelen w bramce. Kuman. No to były tak, Richard Bodin, grał, to są takie czasy, gdzie po prostu ta piłka nożna jak się ją chłonęło. Mistrzostwa świata, Mistrzostwa Europy 8-8, Mistrzostwa świata we Włoszech. Ale na każdy turniej też, czy nawet na meto się jakoś tak czekało. Było ich mniej, było naprawdę ta śmietanka tam grała, bo to teraz to w Katarze było, te mecze właśnie o 11. Każdy w pracy, tak, bo pracujemy, to się nie oderwiesz, gdzieś musisz pojechać, musisz coś robić i część tych meczy się przegapi, ale... jak jest mniej drużyn, bo było to wszystko wieczorem i tak dalej. Nie widzę tego, co będzie na następnym. Ojej, dajcie spokój, 48 drużyn, 106, a Meksyk, Kanada, Stany, tak, też będziesz nockę musiał zarywać, nie? Może lepiej nockę zarwać, bo rano nie masz wyjścia. Rano musisz iść do pracy i nie możesz oglądać tego. 94. Noc, tak jeżeli będziesz niewyspany, nie będziesz przynajmniej. Ale w 94 nie było tych meczów aż tak bardzo źle. Jeszcze było 24 drużyny wtedy. Tak, ale też. Tylko że mecze były, widzicie, rozgrywane tak, że chyba ten ostatni się zaczynał o 23 czy jakoś tak. Więc nie było tego. Finał był rozgrywany, ale specjalnie pod Europę. Pod telewizję chyba o 12 w południe tam. Jakieś upale straszne tym, że... Mówili, że ledwo dograli to do końca. Ligali po boisku, jeszcze dogrywka była. I Ricardo nawet nie jeszcze wtedy. Powiem Włoś, jak nie lubię Brazylii, nie trafił. Ale widzicie, tak? Presji wcześniej też. Tak, także ja uważam, że tej retro piłce dużo będzie ciekawych tematów. Być może macie jakieś pomysły, o czym chcielibyście posłuchać. Jakiś mecz, jakimś zawodniku, jakieś historie gdzieś usłyszane, wyszukane, a być może mamy sami wam poszukać na przykład czegoś ciekawego. Jak choćby o tej bramce. Będziemy zapowiadać też, o czym będziemy mówić. Zawsze można się z nami tutaj będzie połączyć, na czacie coś napisać, skomentować na żywo. No dokładnie tak, bo taki jest zamysł od początku do końca. No i co? Może dzięki temu łatwiej będzie wrócić do tego programu przy każdej kolejnej okazji Piłkarska Środa. No było miło, sympatycznie, ta słynna, stara czołówka, jak ta piłka się kręciła, eska na telewizorze pokazywała i ten dźwięk charakterystyczny, to było coś niesamowitego i każdy z nas czekał na te mecze. Nieważne, czy się zaczynało o 20, 21, 19, ale to było właśnie to, na co wszyscy czekaliśmy. A pamiętam też, jak to same początki, jak się zacząłem grać piłką i czekałem na mecz, to miał być ćwierćfinał Puchary Europy Milan z KV Mechelen. Belgijskim klubem. Już dawno nieprawda, nie? Tak. I pamiętam, że nagle się pojawia, nie wiem, Krystyna Loska chyba i mówi, że figa, nie będzie meczu, bo TVP nie kupiło prawa, bo coś za drogo było. Za drogo było. I koniec.
Przegrałem chyba całą zimę, bo to no, ja pamiętam z dawnych czasów jeszcze zwycięstwo w pucharze Cwemy z Zvezdy Belgrad. A, to wiedziałem, że dla ciebie to będzie gratka. Zresztą widzicie koszulkę też tutaj Jugosławii z numerem 10, tu jest napisane Jugosławia, ale AOS zasłaniam, był ważniejszy w tym momencie. 10, tak pod kątem stojkowicie, dragana. No, najlepsze lata Jugosławii zbanowane przez UEFA FIFA, przez wojnę domową. Ci piłkarze niestety nie zagrali na dwóch turniejach, nawet na trzech, jak dobrze pamiętam, bo z jednego zostali wykluczeni. 91 na to 92 wykluczyli ich z mistrzostwa Europy. W 94 też nie zagrali? Nie, nie, nie. Jako Jugosławia, jako Serbia, ta stara, jeszcze co zostało z Jugosławii. Wojna skończyła się w 95 tak naprawdę, więc jeszcze 96 była Chorwacja. Chorwacja zagrała, Jugosławia dlatego też Chorwacja trzecia. Ale Jugosławia w 8 właśnie już ta nowa Jugosławia, jak to nazywali wtedy, to Mijatowicz miał piłkę meczową na nodze w 1/8 z Holandią na 2-0 w ćwierćfinale. Ale wtedy moja Holandia zrobiła swoje. Tak. Zrobiła też swoje. Seydorf, tak? Nie, lecz ten Seydorf chyba strzelił. Bramkę to, co dała wygraną, potem, no, przy Dawidz. Wiesz co, to oni są tak podobni, jeden i drugi, wtedy miał taką fryzurę, że no, ale to samo Argentynie zrobiła, no. potem masz... Jak powiem wam, że ostatnio widziałem zdjęcia Seydorfa teraz, on trzyma się, trzeba powiedzieć, tak, rzeźba i tak dalej, także mimo wieku jeszcze daje radę. To jest najważniejsze. Ja już widzicie nie bardzo, chociaż... No to już wszyscy nie bardzo. Słuchaj, ja dzisiaj powiedziałem... Teściowej, że to jest taki zestaw, który może... Tak, 68 kilo swego czasu. To nikt nie chciał mi uwierzyć, nie? No. To będzie zdjęcia pokazać. No to nie ma problemu, tylko wiesz... Ale nie teściowej, nie, że nie chcę wiedzieć, nie? No widziała, wiesz, to nie chcę się wiedzieć, że po prostu kiedyś ważyłem tyle, nie, a teraz ważę tyle. No nie będę mówił ile, ale w sumie może być zagadka konkursowa, spróbujcie zgadnąć ile ważę. Punkt wyjściowy 68 w 2010 roku ostatni raz. No nie tak dawno. No nie tak dawno. Czyli jeszcze pamięć mięśniowa gdzieś została, do treningu przyzwyczaić się można. Słuchajcie. Daniel Górnicki dzisiaj z nami od początku do końca mówił, że ucieknie w połowie odcinka, ale chyba mu się tak spodobało. Nie, że tak, było ciekawie wszystko i ciekawa dyskusja. Także bardzo było miło się spotkać. Ja dziękuję panowie za zaproszenie. Także mam nadzieję, że coś ciekawego ode mnie usłyszeliście i widzowie programu. No i no, trzeba trzymać kciuki za KS Zdrój i zobaczymy, co będzie dalej. Tak, my ze Sławkiem zaplanujemy mecz z Nysą Kłodzką, a w następnym programie spotkamy się już tuż przed meczem z Górnikiem Nowe Miasto. Zdrój Górnik Nowe Miasto to będzie hit rundy wiosennej Ligi Okręgowej. Naprawdę wydarzenie, bo zwróćmy uwagę na to, jak te drużyny sobie radzą w ligowej tabeli. Weźmy poprawkę na historię rozgrywek w lidze niższej Serie A, której to te zespoły też się biły łeb w łeb. No to było też niesamowite wydarzenie jak na tamten sezon. Także no, powtórka z rozrywki, zobaczymy. Wtedy ten wynik był bardzo korzystny dla wałbrzyskiej drużyny. Myślę, że teraz będziecie się chcieli odegrać, a jak będzie 29 kwietnia, godzina 16. A ma być długoterminowe prognozy pokazują, że 20 stopni, także w końcu może będzie wiosennie i ciepło, nie tak jak jest cały czas pogoda. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Oglądajcie pogodę wtedy, kiedy jest ciepło, a potem jak deszcz pada, to nie zwracajcie uwagi na to, że się pomylili. I tym oto optymistycznym akcentem skończymy dzisiaj tą naszą dyskusję. Aloes, lokowanie produktu, ale dobry, muszę powiedzieć, że naprawdę dobry. Jak nie piliście, to spróbujcie. Aloes popijam kawą, Renata na pewno nie będzie tego pochwalać. Nie, tak. Można.